Siemano, byki, z tej strony oczywiście Jacob, a w dzisiejszym odcinku wielki powrót serii YouTuberzy rozkazują mi w Fortnite i tak jest. Farel, Citrox i Rogalik wysłali mi zadanka i oczywiście zasady są takie same jak zawsze. Mam 3 próby na wykonanie każdego z nich, jeżeli mi się uda, jestem wolny, spokojny i nie muszę się o nic bać. A jeżeli mi się nie uda, to czeka na mnie kara, którą oni oczywiście wymyślą, więc no lepiej, żeby mi się po prostu udało, co nie? Pamiętajcie o tym, żeby wbijać do nich, oczywiście tam macie linki w opisie, subskrybujecie ich kanały i mój oraz zostawiacie łapy w górę, obowiązkowo każdy klika lajka, czeka w tym momencie, jeżeli chcecie więcej odcinków z tej serii na tym kanale. A ja już nie przedłużam i nie truję wam dupy, zapraszam do oglądanka. Siemaneczko Jacob, chciałeś, żebym wymyślił dla ciebie zadanie. To mam dla ciebie bardzo fajne zadanko. Po wylądowaniu nie możesz się podnosić, musisz cały czas kucać. Wybierasz oczywiście dowolną przez siebie lokalizację i musisz pokonać w ten sposób 5 osób. Możesz budować i używać wszystkich swoich prosowskich trików. Ja ci życzę powodzenia, 5 fragów, dowolna wybrana lokalizacja, let's go! Mogę używać prosowskich trików, jak to Farel powiedział. Powiem wam, że spoko, tylko problem jest taki, że kiedy mam grać na kucaku, nie da się ich używać, więc teraz 200 IQ tutaj Jacob wymyślił. Lecę na wykrzywione miasteczko, ponieważ tutaj tak nie mogę budować, więc budowanie kompletnie nic nie zmieni. Jedyne co, to muszę chodzić na kucaka jak kompletny dzban i zrobić aż 5 fragów, więc to wcale nie jest takie łatwe, ale nie jest niewykonalne. Widzę tutaj broń, dubeltóweczkę i ona by mi się strasznie przydała. Czyli co, ja ląduję. Aha, no to pokczam. Pierwsza próba za mną, mam nadzieję, że wam się podobało. Mi super się podobało, ekstra. Dobra, pierwsza próba za mną. No nie powiem, żebym był jakoś super zadowolony z tego, co zrobiłem, ale to dopiero pierwsza próba, więc przed nami druga i potem trzecia i potem kara. Mam już bardzo negatywne nastawienie do tych prób, jak widzicie. Nie no, kurde, muszę znaleźć jakieś normalne itemy. Tutaj nie mogę wylądować, bo umrę od buta. Dobra, jestem na kucaka, mam broń. Mam drugą broń, co prawda to są M-ki, więc trochę słabo. Pompa. Nie, ja wstałem! Nie wiem, co teraz zrobi Farę, ale wstałem. Przypał. To się nie zalicza? Ja zrobiłem tak. Chyba się może nie zaliczyć. A może się zaliczyć? Farel oceni w komentarzu, wy też ocenicie w komentarzu, ja sobie biegnę dalej. Spróbujmy chociaż, nie? W sumie, może powinienem wyłączyć sobie spację, to byłoby lepiej, co nie? Tu jest typ! Gościu, gościu, nie, nie pikuj, nie zabijaj mnie. No dobra. Ty, zabiłem go! Byłem pewny, że jestem martwy, dlatego powiedziałem, no dobra. Okej, okay, super, mam potkę, 2 fragi. Pokczamp. Okej, okay. Nie wiem, jak to się tutaj dzieje, ale powiem wam, że jest ciekawie, jak jestem taki wolny, nie mogę ani podskoczyć. Bandaże tam widzę, jak stąd zejść, halo. Tu są duże kewy jeszcze i małe kewy, więc jest kozacko totalnie, muszę teraz tylko sobie to wziąć. Nie mogę użyć tej impulsywki, w sensie nie mogę jej użyć na sobie, ale ogólnie to mogę jej użyć. Chyba. Typek tu biega, widziałem jego nogę. Byku, bo ja umrę. Leżysz! Coś mnie goni. Tu nawet ogniska nie mogę sobie postawić. No to jestem martwy. Najgorsze jest to, że schody są beznadziejne, bo tutaj zawsze gościu widzi mnie przede mną. W sensie on strzeli szybciej niż ja, może tak to wytłumaczę. Jak ktoś nie ogarnął, o co chodzi. No można nie ogarnąć, o co chodzi z tym, jak to powiedziałem. Dobra, 3 fragi są. Kozak. Czekajcie, ja wejdę na trzeciego. Gdzie oni się biją? Ja nie mogę przejść przez to, tu jest barierka. Dlaczego ludzie stawiają barierki na tilted to? Tutaj jesteś? Nie wiem, gdzie są te ziomki. Słyszę kroki. On idzie, on jest tam. O nie, strzeliłem. Ale ci goście są gdzieś za mną, a ja kompletnie nie wiem, gdzie to jest. Oni są jakby pode mną? Nade mną. Jesteście nade mną? Tak. Idź stąd. Zabiłem go, kompletnie niczego nie widziałem przez to, że byłem na kozakach, ale go zabiłem. Kozak. Typek biegnie. Ja nie mogę strzelić przez okno. Idź stąd! 4 fragi, serio, guys! To jest żenada, no. Ogólnie rzecz ujmując, to już kiedyś miałem karę od Farela i powiem wam szczerze, że jeżeli byłaby taka możliwość, to podziękowałbym za kolejną, ponieważ wtedy musiałem tańczyć i ten ziomeczek na pewno mi nie wymyśli niczego łatwego. Więc teraz muszę się skupić, zrobić 5 fragów, bo ostatnie dwie próby są takie, no dobra, 2 na 10, powiedzmy sobie szczerze, ale
Teraz ląduję na pompie i to robię, proszę. Pytanie tylko, czy ktoś mnie uprzedzi? Nie, nikt mnie nie uprzedził. Kozak, mam pompę. Kucaj, już nie wstawaj, nie podnoś się. Tam są moje potki. Czekaj na mnie, Gierko, czekaj. Tam muszę przejść, to jest takie wolne, no. Siorbik i skrzynka. Kozak. Gdzie są jacyś ludzie? Halo? O, słyszę kroki. Czekajcie. Zróbmy wjazd na chatę, on mnie widzi. Czekaj. Stary, no. Ale dwa boty się biją. Uff. Byłem chyba tym trochę mniejszym botem, ale tylko trochę mniejszym. Dobra, bierzemy potkę, pijemy ją. Bierzemy, w końcu mam jakiegoś rifla, więc zarąbiście. Robot jeszcze spadł. Nie, tylko nie robot. Halo? Tu jest typek nade mną. Kolego? Dogadajmy się, jesteś w tym pokoju. I ja, i ty dobrze to wiemy. No i giniesz, tak o, dobra, drugi frag jest, jest kozacko. Jest w tej chacie, góra, dół? Nie wiem, jak ja mam w ogóle tu przejść dobrze i spokojnie. O kurde, jest bardzo blisko, jest góra. Góra na 200%. Tutaj, po schodach i on ma dubeltówkę. Ja nawet uciekać nie mogę. Ja słyszałem to wyciąganie broni, to jest 200% dubeltówka. Jak wejść do typa, który jest na górze, nie wchodząc po schodach? Come on, wymyślmy coś. Jak to zrobić? Tutaj jest jakaś taka rampa. Wejdę i go zniszczę. Ups, spadło mi się. Ale to jest dzban. Oddał dwa strzały z dubeltówki, to jest moja szansa, żeby go dojechać. No i perfekcyjnie, dobra, ile mi osób zostało? Dwie. Robię to, bo czemu by nie. Wchodzimy sobie na kucaka, byki. Powiem wam, że jak ktoś na to patrzy z boku, to musi pomyśleć, ale dzban. Czekajcie, bo tu mogę niszczyć rzeczy. To ja go zabiję? Ktoś mi zabrał fraga. Oddawaj moje fragi, ty. Ale frajer. Ale frajer. Zabrał mi fraga. To był mój frag, on miał loła, byku, no. Dlaczego ty mi to robisz? No zbuduj się wyżej. No dawaj. Co z twoim keblarkiem? Już nie taki kozak, tak? Dobra, przepraszam. No to jednak ja nie jestem taki kozak. Jak tu wejść i przeżyć? Haha, frajer. Przepraszam, że jestem toksyczny, ale się cieszę, że go zabiłem. Dobra, 4 fragi. To został mi ostatni, tak? Tak, dobrze liczę? Matematyka 4 plus 1, 5, dobra, kozak. No to idziemy stąd. Dobra, mamy przypał, tam jest robot. Nie wiem, czy do niego strzelać, bo trochę się cykam. Ale z drugiej strony bardzo ich nie lubię. I z przyjemnością bym tutaj... Zostaw mnie. On chyba nie może we mnie trafić, nie? Czy może? To dolatuje na taką odległość? Jasne, że tak, bo czemu by nie, nie? Proszę nie, proszę nie! Ja się nawet nie mogę dobrze bronić. Dobra, kozak. Ktoś do mnie strzela! Jakiś typek od boku. Ty, gościu, zostaw mnie podwójnie. Ale dostał damage. Na kucaka chyba tylko fajnie się strzela. O, dobra, rozwalamy robota. Dobra, gościu ma mało. I to tak gościu jako gościu. No nie da się nic zrobić w tej gierce w sumie. O, typa tam mam. Siema. Co tam u ciebie? Maciuś 2009 dalej pozostaje w schronie. A czy może wyjść i go opuścić? Czy raczej tak średnio? Robot drugi. Gdzieś na plecach, a tu są grzybki halucynki. Grzybki to bym wziął. Bo mi się przydadzą. Ale co z tego? Typo! Maciuś! Czekaj na mnie! Zrobimy to razem. Potrzebuję jednego fraga. I teraz odpalamy za chwilę minigana. Dobra, dostał za 20. No przecież ty masz loła, stary. Dawaj go. Mam fraga. Let's go! Tak się kurde wygrywa challenge Farel. Dobra, jeszcze niszczę robota, na do widzenia i elo. No i co tam? Jak tam u was? Farel, powtórz to kurde, powtórz to byku, no. Ale się podjarałem, nie? Bo gości wysadziłem, co w robocie byli. Siemano Jacob, ja też mam dla ciebie wyzwanie. Wiem, że w tym sezonie w Fortnite dodali mechy i wyzwanie dotyczy właśnie nich, a polega na tym, żebyś po wylądowaniu znalazł mecha i zdeptał jednego gracza. Okej, lecimy w takim razie z drugim wyzwaniem i powiem wam, że Citrox zmusza mnie do... Tak jest, zmusza mnie do złego, bo muszę grać mechem. W dodatku jeszcze mam rozdeptać typeczkę tym mechem. No ale dobra, to wyzwanie wydaje mi się być proste. Mogę się pomylić, bo ja nigdy jeszcze nie leciałem na mecha na samym początku, więc nie wiem ile osób na to lata. Ale od mam, szczerze powiedziawszy, beznadziejny, ale też nie widzę nikogo, więc się wydaje być spoko.
I wiem, że jak się nim normalnie biega, a nie strzela, to nie ma tej osłonki chyba, więc to też może być delikatny problem, no ale mimo wszystko te mechy mają tyle HP, że chyba dam radę, chyba, tylko i wyłącznie chyba, let's go. Typeczka widzę, dobra, nareszcie widzę, bo powiem wam, że tak chodziłem i nie wiedziałem, o co chodzi. Więc wbijamy się do ziomeczków. Siema byczki. Raz, dwa. No jak to zniszczyć? Ej, czekaj, bo tam typek sobie chyba skacze. Oj, byku. Tak nie będzie, że tutaj sobie ze mną fikasz, stary. No jak go zdeptać? No nie umiem go zdeptać. A czemu to się nie obraca ten robot śmieszny? Halo? Da się ciebie zabić? No jak to się robi? No to super, chyba przegrałem swój challenge. No jeszcze ktoś go zabił, tak? Pokczam. O, tu jest jakiś kolejny robot, to ja po niego biegnę w takim razie. Nie wiem, o co chodzi, przecież nadepnąłem typowi na głowę 14 razy i typek dalej żył, więc... Cały i zdrowy, co nie? 1000 HP mam. Okej, okay. Znowu tutaj jest nowy mech. A czemu nie mogę tego zdeptać, no? O! Tak to się robi. Czyli ja po prostu to robiłem bardzo nieumiejętnie, tak? Chyba tak. No to wyzwanko wykonane, łatwiutko. Cześć Kuba, ja mam dla ciebie takie małe, dosyć trudne zadanko. Jeżeli Jacob je wykona, to zostawcie mu łapkę w górę i suba, bo jest naprawdę trudne. Sprawa polega na tym, żeby obrócić swoją klawiaturę o 360 stopni. Obrócić swoją klawiaturę o 360 stopni, wylądować w dowolne miejsce i przez pierwsze 3 minuty gry zdobyć dowolnego fraga. Mam nadzieję, że wyzwanie wam się spodoba, a jeśli Jacob je wykona, to naprawdę strzelcie łapę, bo jest naprawdę dosyć ciężkie. Dobra widzowie, ja już sobie lecę busikiem i jak widzicie klawiatura na razie normalnie, możesz zobaczyć na moje ręce i w tym momencie ją odwracamy o 360, w sumie o 180 stopni. Rogalik powiedział wyzwanie o 360, dobra, nieważne, bo 360 niczego nie zmienia i sobie klikam spację i teraz W, tutaj jest W, dobra i lecimy, no powiem wam, że będzie, na pewno będzie hardcore. Co prawda muszę zrobić tylko jednego fraga, więc to może wcale nie być takie ciężkie. Jeżeli Rogalik mi tego nie uzna, bo robię fraga mając obrócam klawiaturę o 180 stopni, a nie o 360, no to będzie śmiesznie, ale mam nadzieję, że chodziło mu o to, że po prostu ją odwracam o 180, co nie? No, niektórzy mają problemy z matmą, jak widać. Dobra, czekajcie, bo teraz muszę wylądować. I ogólnie w tym zadaniu plusem jest to... Czekajcie, S, nie, W. Plusem w tym zadaniu jest to... O nie, typek jest podany, jest jakaś broń. Jak tu się poruszam? Plusem jest to, że... O, tu nie ma broni, ja muszę uciekać. Biegnij. Gdzie jest shift na tej klawiaturze? Shift jest tutaj. No co? Czemu ja stoję? Biegnij, byku! Dobra, chyba uciekłem. Ogólnie plusem w tym zadaniu jest to, że mogę myszką normalnie się posługiwać. To jest mega spoko, no bo jednak, wiecie, no tą myszką się dużo robi, bo się strzela, celuje i tak dalej. A jej nie mam odwróconej, tylko mam tą klawiaturę odwróconą, więc w sumie to chodzenie jest najgorsze. Wyskakiwanie z busa i nie wiem co jeszcze. Plus mam zrobić tylko jednego fraga, więc w sumie to... Aha. A jak tam wejść? Czekajcie. Kill off. Dobra, mam kill off. No ja nie wiem jak mam tutaj chodzić. To jednak jest chore. Halo! Ja chcę w bok! Aha, i teraz chcę tu. Czekajcie, ja podskoczę i zbuduję. Ale zrobiłem. Hit. Czekajcie, bo znowu potrzebuję kill-offa. Nie, no jednak przerąbane jest to zadanie, w sensie... No mam nadzieję, że fraga zdobędę jakoś... A gdzie jest E? A, E jest obok w sumie, dobra. Dobra. Jeszcze fajne jest to, że ja mam dużo budowania na myszce. E, otwórz. Dobra, podnosimy rewolwer. Teraz muszę wypić potkę. I możemy lecieć. O, typeczek! Cyk! I cyk! Nie no, powiem wam, że... To było za proste, bo to w sumie... Trochę nawet przypadek mógł zadecydować o tym, czy ja zrobię fragę. To i nic nie musiałem tą klawiaturą robić tak naprawdę. Bo sobie po prostu biegłem, nawet nie musiałem broni szybko zmienić. I zadałem typkowi tak o damage, który był obijany z drugiej strony, nie wiem co się dzieje, więc spoko. Jeżeli wam się odcinek podobał, to pamiętajcie, łapy w górę, subskrybujcie z dzwonkiem, piszcie, jacy youtuberzy mają być w kolejnym odcinku z tej serii. I ja się z wami żegnam, bo chyba zaraz mnie jakiś typek wysadzi. Do następnego, trzymajcie się, cześć!